Laugajs, witam cię plutko. Słuchajcie, małe akustyczne granie mamy dzisiaj. Dziękuję wszystkim subscribers. Pierwsza sprawa. Jestem Dropped D, czyli ja sobie opuściłem szóstą strunę o oktawę niżej niż czwarta. Prawda? I dlaczego tak? Co mi to daje? Więc wtedy słuchajcie, wszystkie struny mi grają jak ustawię D-dur. G-dur robi mi się bardzo prosto, tylko pierwszy palec na trzecim progu pierwszej, trzeci palec na piątym progu szóstej. Słuchajcie, w tym momencie ta struna piąta jest stłumiona. Ja uderzam wszystko, co mam. Prawda? W dodę wracam. Czujecie tą głębię, prawda? Potem zagramy sobie D7, G. I tu jest taki smaczek. A mianowicie z G-dur, to jest moje G-dur, nasze G-dur. Potem, prawda, takie zakręcenie tego. I wracamy do D. Słuchajcie, popatrzmy, zaraz sobie pogramy te akordy. Popatrzmy sobie na prawą, więc ja gram. Tu jest mój bas zawsze na raz, prawda? Na D możemy sobie drugi palec zdjąć. Słuchajcie, wtedy cały czas uderzamy szóstą strunę, ostatnią strunę, kostką ja zaczepiam. Jeden raz uderzam tylko piątą, gdy gramy A. Ok? Potem gramy D7. Przepraszam, najpierw D. D w basie głębokie. Proszę, zwróćcie uwagę. Do D7 poszedłem. Na razie o prawej mówimy, nie tego. Proszę się nie tego. Zaraz zagramy akordy. Więc ja tu cały czas szóstą uderzam, potem D. A, to jest ten moment. Tam D7 ustawiłem w rogu kamery. Ok, zaraz sobie popatrzymy. Na cierpliwości. Potem uderzam G, czyli trzeci palec na piątym, na szóstej strunie. Cały czas tu mam trzymali znów D, czyli piąta struna, szósta. Przypominam, to jest tylko. Będziemy już wiedzieli, co prawa gra. Ok, popatrzmy sobie troszeczkę jeszcze bliżej na lewą. Więc D-dur najpierw. G. Nasze prościutkie, czyli dwa palce, trzeci próg, piąty próg, struna pierwsza, szósta. Nie gramy tutaj. Wiecie, to się tak dzieje, że jak postawicie tutaj palec, to przez siłą rzeczy on wytłumi te niepotrzebne, a więc wtedy sobie mamy prosto. Wracam do D, wracam do A i D. T, A, poprzeczka mała i czwarty tu, lub dwa palce takie, prawda? Jak macie E-dur, jak zabierzecie środkowy, macie A7. Możemy też również tu tak jakby z zabranym środkowym i jeszcze siódemkę zostawić tu, te G. Bo jak zabierzemy, to nam się G otwiera. Więc jeszcze możemy go zoktawować tutaj czwartym,
czyli możemy sobie zagrać na przykład. Potem D-dur gramy, D w basie. D7. Tak jest, najpierw D, D bas. Bas D7. G, dwa palce tylko i tu ważna sprawa. Jedno G uderzamy takie, drugie G uderzamy tu bas i kładziemy poprzeczkę na pierwsze trzy struny. To się nam wtedy mol robi, ok? Jeszcze raz od tego G. Możemy zaakcentować tu sobie, ok? Wracamy do D. To jest taka zagrybeczka na dzisiaj. Na koniec sobie możecie tu sobie D uderzyć. Flażolecik. Ok? Może jeszcze raz sobie zagrajmy wszystko powoli. Czyli bas i D-dur. Dwadek G. D. 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 Da. A w basie, piąta w basie, tu jest jeszcze raz D. Widzimy co? D7 zmieniłem G. Kolejna zmiana. Poprzeczka na trzeci. Zakończenie gram D i A. Końcówka jest sama. Możecie tak sobie zrobić. Więc słuchajcie, przypominam, jesteśmy w otwartym, drop D, whatever. Moja szósta struna brzmi tak samo jak struna czwarta, z tym, że o oktawę niżej. Może jeszcze zobaczmy sobie, jak to zrobić, więc normalnie to wiemy. Ta pierwsza struna to jest to. Macie normalnie gitarę w tej chwili. Uderzacie sobie czwartą, aż się zleją. To, słuchajcie, to nie może nic tu, wiecie, gwęk, gwęk, gwęk. Nie może nic, one mają się zrobić jakby woda z kranu się lała, bez żadnych popalowań. Jeden ładny, cieniutki taki strumień wody. To znaczy, że ma... Ja, zobaczcie. Słyszycie, jak tu głę, głę, bo za nisko mamy. Teraz jest kreseczka ciągła. Słyszymy to. To trzeba słyszeć takie rzeczy. Słuchajcie, to może nie jest kwestia słuchu, prawda? Ja też nie mam jakiegoś słuchu wybitnego, ale ja zwracam jak stroję uwagę na te rzeczy, żeby mi nie falował dźwięk, bo to się głęk, głęk, głęk. Jeżeli macie problem, włączcie elektryczną drive, tam słychać to bardzo wyraźnie. Jak się to wam zleje w jedną kreseczkę, znaczy, że macie dropet. I jeszcze słuchajcie... Nie, już skończmy może, bo jeszcze zaraz tu chciałbym... Słuchajcie, dobrze, jeszcze jedną rzecz. To mamy tu D i możemy... Zawsze możemy iść na siódmy i na piąty próg, przesuwać to, ok? To tak ekstra tip do tej lekcji, że jak już sobie macie D, ustawicie, żeby pójść z tym D na piąty i na siódmy. Właściwie mógłbym zrobić odrębną lekcję jeszcze, co tu robić w otwartym D. Ale to na razie tyle na dzisiaj. Może w przyszłości sobie porozmawiamy więcej. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Dziękuję wszystkim ostatnim subscribers. Zebak był tutaj. Take care, guys. Bye, bye.